No to jest taki szeroko pojęty OS, no nie? Jak ktoś robi jakąś drogę, na przykład M24, to i cieszy się, że zrobił to OS-em, no to jest OS o tyle, że nie widział poszczególnych krawądek na tej drodze, na przykład, i rysek, tak, z bliska. Ale na przykład miał topo, widział, gdzie ta droga jest. A tutaj jest taki OS szerokopasmowy. OS zaczyna się w Gilgit, bo już potem nie wiadomo, gdzie trzeba iść. Trzeba samemu wykumać wszystko, ile przynieść żarcia, gdzie postawić namiot, jak przejść przez lodowiec, którędy wejść na górę, nawet jeżeli to jest łatwe wejście, to trzeba je wymyśleć. Bo my lubimy się wspinać OS-em, dlatego przyjechaliśmy do Pakistanu. Pilnujcie, żeby dragarze nie zabrali od razu wszystkiego, bo oni się rzucą, żeby to nosić. No. Tylko zanim ktoś coś dotknie, ustali trzeba z nim cenę. ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਪਾਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁੜੀ ਕਿੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਯੂ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਹਾਂ ਲਾਡ ਲਾਡ ਹੈਲੋ Very good. Nice to see you. Oh, and other guys. Yes, they are here. Jakub Janda from Poland, friend of Mr. Shahidala. He is my maternal brother. What's the name of your mother? I'm sorry, I'm sorry. This is this, you know? Yes. This is Khotichok. Khotichok. Name out. This is the same. Same, yes. Yes, this is from this side, that side. This photo is from here. Yeah. And this is from Vindai Valley. Vindai Valley, yes. And this mountain is still virgin? Yes. No people going up. No people going up. No people going up. But for us, because we are because going Because we want to go there. Also come with you. Yes? Yes. Why not? It's very, very steep. I'm also come with you from here. Okay. Without equipment. Without? Without equipment, yes. Oh, it will be suicide. Yeah. only cord. I can use only cord. Okay. Okay. No to wio. Miejmy nadzieję, że będzie lód, będzie asekuracja. Mamy pierwszy widok na wieżę, podobno nazywa się Khotichok, czyli mała turnia. To tylko 6000 metrów. I don't know.
Od Kuby zależy życie owcy teraz. Let's go. This is a good. Here is more fat. Good morning. This, I will enjoy this dinner challenge. 8,000 rupees. This one, 7,000 rupees. Honor said. Jak to udało? No prawie jesteśmy w bazie. Jeszcze ze 100 metrów podejścia i odpoczynek będzie. Generalnie tragarze nam się trochę buntują. Nie chcą oczywiście dojść do samej bazy, bo twierdzą, że baza jest 400 metrów niżej, czy 300 metrów wcześniej. Baza jest tam. A baza jest właśnie tam, pod tymi pięknymi ściankami monolitycznymi. No ale Szachidik coś ich przekonał. Nie będą nam wnosić wory pod ściany. Worów nie będą nam pod ściany wnosić, tylko je zostawią tu na dole. Bo i tak potem musimy je transportować do ABC, więc nie ma sensu ich targać na samą górę.
jakiś komentarz? Jedyna szansa. Dzisiaj nie filmujesz w takim stanie. Podejście było bezlitosne. Ale jesteś zadowolony, śmiejesz się. Z tym chodzącym festiwalem. Gała jest tak zmęczony, że nawet nie ma siły usiąść. Nawet zdjąć plecaka. Zabierzcie mu moją dziabę. Spotkam do wody. Niestety to jest jedyna dziaba z łopatką w głównym obozie. Tak. Powstaje nowy kemp w Karakorum. Pod Kuciciok. Obóz Szachida. Kutyciok. Szachid kemp, obóz Szachida. No, Akbar Khan kempę. Yes, because Shahid is here. He's the supervisor. Jakub Działka. Zajmuje się przygotowaniem posiłku. A i widoki z obozu. Niebagatelne widoki. Now we met the camp, so you come every year, okay? From here. Właśnie zjadłem gorący kubek i mam gorącą ochotę, żeby się położyć znowu i zamknąć w ciepłym śpiworze. W nocy była burza i myślałem, że ta burza przyjdzie tutaj i nas wykosi. No, pioruny gdzieś tutaj biły dookoła. Moja wyobraźnia pracowała i tak sobie wymyśliłem, że jeden z tych piorunów czaśnie tu gdzieś w górę, w tą ścianę i poleci wielki blok skalny koło nas i w ogóle będziemy mieć w porach dużo. Na szczęście skończyło się tylko na strachu i no niewielki kawałek papieru toaletowego tylko zużyłem. I w ogóle to chyba trzeba wstać, bo lampa jest. Trzeba iść. Śniadanko. Słodka chwila. Malinowa. Do tego już z wczorajszego obiadu. Suszone owoce, banany i coś tam jeszcze. Owsianka. Kawałek batona czekoladowego. I mleko w proszku. Będzie dobre. Właśnie wziąłem sobie wspomnienie herbaty, czyli piąte albo szóste parzenie tego samego zielska. I zastanawiam się, czy tutaj jest więcej błota z lodowca, czy naparu herbaty. To na pewno już jest legenda, bo po piątym parzeniu to już nie jest herbatka, ani wspomnienie, tylko legenda. Suszone owoce są doskonałe. Można je dodawać do wszystkiego. Piotruś sobie robi owsiankę według mojego przepisu. Czyli suszone owoce, później rzucę trochę czekoladki do środka. Dosypię mleka w proszku, zaleję błotną wodą i z tego się zrobi taka mało ciekawa papka, która mam nadzieję będzie smakować. No, to może nie, właśnie tak musisz nabrać. Dość dobrze, dość bardzo. Dobra, polecam. Niesiemy kolejny depozyt pod ścianę wieży. I wcale nie jest łatwiej niż wczoraj. Uff. Stromo i wysoko. Jest chyba równie ciężko jak wczoraj, a dzisiaj będzie jeszcze gorzej.
bo musimy zanieść to wszystko dalej. No i postawić namiot. I najlepiej już pod wieżą, pod ścianą bezpośrednio. Stromo i wysoko. Tak jest. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. Take every knock as a push and every stumbling block as a stepping stone. Lift up your head, hold your own. Just keep going on. I say to every young woman, also to every young man, sometimes you get discouraged. Don't stop and bring your hand. Your privilege cannot be taken. Your rights cannot be banned. If someone like me can make it, I know you can. Just keep going on. Just keep going on. Just keep going on. C1. Wysokość 4800. Mikołajowi się bardzo podoba tutaj. Owszem. Ma zamiar łowić wieżę, która jest nad nami. Owszem. Super. Tam jest nasz szczyt aklimatyzacyjny. A cel główny. W tej chwili kopiemy platformę pod namiot, Jakubie. No, ta wysokość, kilka ruchów. Biorę teraz prezent od teściowej. Fajny jest. Jak się prezentuje? Niezła laska. No to idziemy dzisiaj na kut i pokusz. O tam, aklimatyzacyjnie, chociaż pogoda jest średnia, ale zobaczymy, co się uda. Sobie pod nawisem, ale nie widzimy go, bo jest chmura, więc jesteśmy bezpieczni. Czego nie widać, co nie istnieje. Czego nie widać, sercu nie żal. Pokusz, wspinamy się na koti pokusz. Kuti. Koti pokusz. Tak? Ciągnij ciągnij. Kuti pokusz. Kuti pokusz. Kuti pokusz. Kuti pokusz. Nas ze straży. Kuti pokusz. Z tą śnieżną bambu. Kuti pokusz. Nazwa pochodzi od Kutio derikusz. Kutio derikusz. Tutaj znaczy widok na trójkątny szczyt. Ale się zepnę, chłopaki na... Kotyczok. Kotyczok.
dzisiaj założyliśmy po prostu, że to jest taki wypad aklimatyzacyjno, odpoczynkowo. Relaksacyjny. Taki, żeby po prostu trochę kondychy załapać, potem będziemy odpoczywali i na kutyczok. Myślę, że na kutyczok, jak będziemy się wbijali, też trzeba będzie. Na kotyczok. Na kotyczok. Ale na kutyczok wejdziemy. Kotyczok. Kotyczok wejdziemy. Kuty pokusz, kotyczok. Nauczysz się. Ale bez sensu, patrz. Koty pokusz? Kuty pokusz. Kuty pokusz, kotyczok. To jest to wierzchołek Kuty Pokusz. Jesteśmy na szczycie Kuty Pokusz. 5750 około, tak przynajmniej GPS pokazuje. W zasadzie to liczymy, że jesteśmy na szczycie Kuty Pokusz, bo tu chyba dalej już nic nie ma, ale to jest opadająca grań, a stamtąd przyszliśmy, więc wypada, że to szczyt, nie? Tu jest tylko nawis, taki wielki, duży, ogromny. Zgubiliśmy krem, znaczy my zgubiliśmy krem do smalowania, taki przeciw opalaniu, ale pogoda sprawiła, że nie musimy się tym przejmować. A ja powiem, że ja lubię taką sierpiową pogodę w górach, bo wtedy odpada dużo problemów, którymi się człowiek musi martwić, jak jest na przykład nad morzem. No, teraz się nie musimy martwić, że się spocimy zanadto i będziemy śmierdzieć. Właśnie, zgubiliśmy krem. Nie musimy się też przejmować, nie musielibyśmy się przejmować, żeby nam się piwo zagrzało, gdybyśmy je mieli. Piotr, jak zaczął mówić o eksploracji, to się chmury rozpoznawanie, no poszukiwanie czegoś, prawda? No, wchodzimy w taką dolinę, która jest zawieszona gdzieś tam, ludzi tutaj nie było. I widzimy to, co tak naprawdę nikt wcześniej nie widział. I kiedy się wspinamy, to się wspinamy. Może 1-2% z całej tej wyprawy się wspinamy. Tak ściśle wspinamy się, może trochę sportowo, może trochę niesportowo. No, trudności takich sportowych tu nie ma, ale... Wspinamy się niesportowo. Wspinamy się niesportowo, no to jest alpinizm, więc eksploracja. Szukamy drogi na szczyt. Zobacz, ile ty tutaj kilogramów straciłeś, ile schudłeś. Zdychę zeszła. Jaki tu jest wysiłek? To jest kulturystyka, a nie gimnastyka. A jakie tu jest ryzyko? Poruszamy się po tym lodowcu, szczeliny mają po 30 albo 40 metrów głębokości. Wpadasz do takiej szczeliny, ciemno, nie? I kto cię wyciągnie? Piękne widoki, gała pokaż, tam w oddali Nanga Parbat. Dla takich chwil się wchodzi. Dla takich chwil się sobie wspina. Jaka Polska widać. Ogólnie zacznie się nie góry. Sławy z tego nie będzie, ale przyjemność jest wielka i pochwalić się zdjęciami pięknymi z Karakorum. Będziemy się lansować, oczywiście. Znaczy, nawis szczytowy trochę mi przypomina Śnieżkę zimą. Zresztą nie chodzi o sławę. No to Sudety. Sudety.
takie pytanie, po co tutaj jesteś? Ojej, to było pytanie. Właśnie nie wiem, co tu robię. Po co tu jestem? Żeby przeżyć miesiąc bez komputera, bez sprawdzania poczty, Facebooka i tak dalej. Kuba, po co tu jesteś? Co tu robisz? Gotuję żurek dla ciebie. No oprócz tego, jakby się udało jakąś górę złoić, to było też miło. Po co się wspinam? Nie wiem, po co się wspinam. Są głupie pytania. Jakbym wiedział, po co się wspinam, to pewnie bym się nie wspinał, bo tego nie szukam. Nie wiem, no. Czekam na dobrą pogodę. No, jak będzie dobra pogoda, to się trochę zmęczę, a potem zejdę na dół i zjem chicken tandoori. Generalnie. Przyjechałem się wspinać. Chciałem wejść na jakiś dziewiczy sześciotysięcznik. Gnany jakimiś dziwnymi ambicjami. Zapewne w dużej mierze jakimiś postawami egoistycznymi. Ja jestem najmłodszy na całej tej wyprawie. Te chłopaki się podśmiewują, ale taka jest prawda. Ja przyjechałem właściwie zobaczyć, jak to wygląda i co to jest, czy to ma jakikolwiek sens. Ja tak naprawdę jeszcze nie wiem, po co ja tu jestem. Znaczy wiem, po co ja tu jestem. Też chciałbym wejść na tamto duże. Ale po co? Czy tak głębiej patrząc? Po co wchodzić na tamto duże? Nie wiem. No ja nie wiem. Może jak wejdę, to się dowiem. Nie dowiesz się. Nie. Właśnie tutaj bardziej doświadczeni wspinacze mówią, że jak wejdę, to się nie dowiem. Czyli bez jakichś głębokich odpowiedzi. Nigdy nie był na takiej wyprawie, nigdy nie zrozumie uroku siedzenia w bazie wysuniętej, gotowania zupki, czekania na parę dni dobrej pogody, noszenia zapasów tam i nazad lodowcem, przytulania się w namiocie, wąchania własnych smrodów, skarpetek, nie tylko skarpetek, ale głównie, skarpetki to małe piwo. Właśnie, napiłbym się małego piwa. Bądź grzeczny. Mam taką mgłę przed oczami. Jest bardzo piekło. Prawdopodobnie po prostu po zejściu z tego nie wymyłem twarzy. Nie wymyłem twarzy, wiesz, że poszedłem spać po prostu po kremie tym, z tym kremem całym. Kolastyna się zamieściła. Musimy wykorzystać pogodę. Przypuszczalnie dzisiaj w nocy będzie lampa. I jeżeli będzie lampa, jeżeli te prognozy się potwierdzą z naszymi domysłami, postaramy się dzisiaj w nocy wyjść i spróbować zaatakować wieżę. W trakcie, gdy gotuje się woda na makaron, przedstawię Państwu miejsce, w którym jesteśmy. Jesteśmy w Pakistanie, w górach Karakorum, na lodowcu Sath Marau. Tutaj dookoła jest nasz wysunięty obóz na wysokości 4736 metrów. W związku z tym dzisiaj planujemy cały dzień pożywiać się wszystkim, co wysoce kaloryczne. Nie patrzymy na kurczące się zapasy, tylko po prostu pchamy, tłoczymy w siebie żarcie, żeby mieć wystarczająco siły do ataku na niezwykle wysoką górę. No, 1200 metrów ściany, dość poważna inicjatywa. Zakładamy, że może się zdarzyć, że będziemy biwakować w ścianie, więc musimy mieć trochę siły. No i przede wszystkim dużo determinacji, a determinacja przychodzi wraz z jedzeniem. Jeść. To jest bardzo dobre jedzonko mimo wszystko. Nie chodzi tutaj o reklamę, tylko o to, że jest to doskonałe żarcie służące do... Pierdole. Jeszcze raz cięcie przed każdą wyprawą w górę. Lion Expedition. Tuńczyk już jest powoli gotowy, a my zauważmy,
że podczas gotowania wysokość wzrosła do 4739 metrów. Oznacza to, że gotując stajemy się, zbliżamy się do niebios. Już odkopany. Poszliśmy dzisiaj na rekonesans. Obudziliśmy się przed pierwszą w nocy. Było trochę pochmurno z nadzieją, że przejaśni się, będzie dobrze. Poszliśmy sobie tam do góry. Tam. Takim kuluarem obczaić przełączkę, która byłaby dobrym startem na turnię naszą. No i w międzyczasie zaczęło grzmieć, błyskać się, sypać śniegiem. No i efekt jest taki, żeśmy nie poznali własnej bazy. Maciek właśnie się wywrócił, bo w ogóle nie poznaje swojej bazy ABC. Jest po prostu zajebiście, śniegu spadło. Nie iść tam dalej. Zaraz będę odkupywał namiot. No, generalnie zima, pada śnieg. Wisieć w Karakorum. No robi się lawiniasto, no co tu dużo mówić, no. Pewnie będziemy w plecy znowu parę dni. No ze dwa dni na pewno. Cały czas sypie. Jak widać, pogoda nas nie rozpieszcza. Idziemy na wycieczkę. Będzie bardzo ładnie dzisiaj. Będziemy zdobywać górę, którą już raz zdobywaliśmy. Mówię, żeby mi się jakoś kosmicznie chciało, ale wychodzić z namiotu przynajmniej, z ciepłego śpiwora, ale chciałbym być na wierzchołku już. Myślę, że jakby jakaś kosmetyczka zobaczyła moją cerę, to by wpadła w zakłopotanie. Wmawialiśmy sobie cały czas, że jak zejdziemy na dół do Gilgit i spotkamy grupę francuskich trekkerek, to będzie fajna impreza. Ale tak, jak patrzę na kolegów, to chyba jednak nie będzie fajna ta impreza. Do góry na szczyt, bezpiecznie na dół i tyle. Przed nami widać kuty czok, tak? No, kuty pokus, koty czok. Nauczysz ale bez się. Sensu. Koty czok, właśnie, koty czok. Wcześniej my to sobie roboczo nazwaliśmy Sath Marau Towers, dlatego że nie znaliśmy nazwy, ale teraz już będziemy korzystali z nazwy koty czok. Najwyższy wierzchołek, jak widać, jest taka po lewej stronie jest taka turnia, taki mnich jakiś piczasty, to w prawo jest taka postrzepiona turnia i wydaje mi się, że to jest najwyższy wierzchołek. Siedem chyba. Koło 6000. No musimy sprawdzić, bo to tutaj jest tak, że nie wiadomo, to ma ile metrów dokładnie. We'll be right back.
wysoka nitki lodowej na wieży, jakieś 5650 metrów nad poziomem morza. Piotrek się tam morduje właśnie. Mam nadzieję, że z nowej szkoły jakieś nie będzie trudno, tylko po parę wyciągów. To się okaże, myślę, że koło 5. Nie mam siły właściwie na nic, ale i tak jest git. Do wierzchołka myślę dojdziemy. Kurwa, ja to nocą robiłem ten wyciąg. Czułem się zesrał ze strachu. Zasypiam na stojąco. Szkoda, że nie weszliśmy na pig, ale jak stanąłem na tej przełączce, to jeszcze taka kurwa wieża wielka była. Byli tak zmiażdżeni, że no i tą nitką się cały czas spinasz. Cały czas się spinasz, że rżniesz, wiesz, na nachylenie, nie wiem jakie tam było początkowo. To nie ma gdzie usiąść, najbardziej. Nie ma gdzie usiąść. Czas, nie ma gdzie usiąść. 30 godzin nie ma gdzie usiąść. Cały czas na łydkach jedziesz, kurczę, tak pali. Nie zdobyliśmy szczytu. Nie było wątpliwości. Byliśmy blisko. Nie wiem, jak to mówię, to nie mogę patrzeć. Po prostu w kamerę. Wycieczkę skończyliśmy jakieś 50, może 100 metrów od wierzchołka. Na grani. Zrobiło się ciemno, no i zaczęliśmy zjeżdżać. Ale kawałek lodu żeśmy udziabali. Dzisiaj do PC, jutro znosimy część rzeczy bliżej depozytu i pojutrze rano schodzimy. Tylko my się stagarzamy i jedziemy do UK Bay. Jesteśmy w kruksie zejścia do bazy nad lodowcem. Co ciekawe, dżungla jak na Roraimie. Eksplorujemy generalnie, jest fajnie. Zważyliśmy wszystko. Rozdysponowaliśmy szpej na tragarzy. Zaczęło padać i schodzimy do baru. Chyba na piwo. Do baru na piwo. Now we close the camp and we go barveli. We are ready to moment. Now our water is also ready and we take the bags. Inshallah evening 6 o'clock we can go Boipushkutu. Sheep houses and we sleeping there. Tomorrow early in the morning inshallah we go Bar Valley. Let's go, sir. धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है तो पक्की बगोजी से
To by puszku tu widziana hej. And it means? I said you first week slowly, evening time we want to go puszku tu. I can't go faster. Yeah. I try, but... This time the bad way is finished. Yes, now it's easier. Yeah. It's easier. Jesteśmy w Birgajbari przy jeziorku, a może tu zabiwakujemy, schodzimy właśnie do domu na dół. Tam widać Kutipokusz, górę, którą weszliśmy. Mam nadzieję, jutro będziemy w Gilgit i będzie można trochę odpocząć. Pobudka na łonie natury. Gała pije izotopa. Tak? Herbatę z izotopem. Herbatę z izotopem. Herbata? Izotop. Sath Marau. Sat means our language seven. Marau killing. Hunting. Sat Marau. Jesteśmy u Javeda w ogródku. Będziemy pić herbatę i rozliczać tragarzy, wymieniać podarki, żegnać się. Wymieniać prezenty, no co tam jeszcze będziemy nagrywać. Wiadomości dla potomności. Dla świata. Trochę miło spędzimy czasu, a później będzie trzeba z łezką wokół jechać do Gilgit na dół. Już są bardzo zaangażowani ci tragarze. Nie są tani, jak na Pakistan, ale za to są totalnie zaangażowani i popierdzielają po tych kamieniach jak motorki normalnie. Polish people, I message coming and climbing every peak in Pakistan, yes, no? Very good message. Very good message. Very good message. For Polish people, yes. This is my message. Now we close. This is problem for me. But we will come back someday. Inshallah. Some political problems with me in northern area, so I was joined a party of nationalists in Pakistan before I was president in northern area. We are not part of Pakistan. This is our part. If Pakistan give us the number fifth province, so I am accepted. It is furniture of my school. In December I will opening the school, and I will request all the Polish rich peoples. So that donation, my school. This is my daughter. Nanu, thank you for the call. Nanu, thank you for the call. Japur me rukte chi chaap putus. Look in Pakistan situation. Taliban is blasting, killing and robbering, thieving in Pakistan. We don't like it. Fundamental rights to Pakistan. This is my issue. This is my things. Thank you very much.
hanging between the world of sleep and awake. Seems so far away from where I've been and unsure, but not afraid. Trusting my soul, I know I must be taken to see the world that is not so far from now. Imaginations come and sweep the shores of my mind, letting it be visions pass and emotions arise.